Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przygotowali się, byli obecni i aktywni dzisiaj, podczas dzisiejszej debaty. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Krzysztofowi Jakubakowi za współpracę w prowadzeniu, przygotowaniu i wprowadzeniu tej całej sesji. Będziemy bardziej usatysfakcjonowani, jeżeli przygotujemy materiały z tego. Senat swoimi siłami będzie wydawał materiały. Dzięki naszej współpracy ze Światem i z Pulsem Medycyny ukażą się materiały jako suplementy bądź część numerów wydawanych przez te redakcje. Bardzo dziękuję po raz kolejny redaktorom naczelnym za współpracę. Prosiłbym wszystkich obecnych członków dyskusji o uzupełnienie i przesłanie dodatkowych, niewypowiedzianych dzisiaj kwestii, które złożą się na raport końcowy. Od tego raportu będzie zależało, czy minister zdrowia, główny inspektor sanitarny i inni decydenci będą mieli twarde dane, na których się będą mogli opierać i promować, i propagować, i wdrażać to, o czym mówimy. W przyszłym roku mamy szansę zrobić więcej i lepiej. Mamy szansę otrzymać wsparcie od instytucji, od osób, od firm, pod jednym warunkiem, że będziemy skuteczni. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.